Orkiestra zagra muzykę z gier. W lutym odbędzie się wydarzenie, które może zainteresować nie tylko fanów gier wideo. Będzie można posłuchać m.in. kompozycji Adama Skorupy, autora ścieżki dźwiękowej do słynnego Wiedźmina. Komponowanie muzyki do gier nie różni się praktycznie niczym od komponowania muzyki do filmu, a wręcz pokusiłbym się o stwierdzenie, że jest dużo trudniejsze. Poza tym Game Music Concert w Spodku zaoferuje też znacznie więcej niż samą muzykę w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Śląskiej. Ta muzyka symfoniczna jest połączona z mnogością bodźców wizualnych. To będą nie tylko trzy ekrany LED-owe, które będą na koncercie, ale to również będą pewne performance, które będą na scenie wykonywane obok sceny. To będą wręcz czasami zaskakujące elementy, które mają zszokować jak w grze, a może jeszcze nawet bardziej. Powiem szczerze, że jeden element jest taki, którego jeszcze nie zaznali Państwo na żadnym koncercie. O warstwę wizualną zadbali studenci projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. Ich prace będą wyświetlane nie tylko na dużych ekranach. Każdy widz, który będzie chciał sobie zobaczyć to poszerzenie statycznego obrazu, będzie mógł pobrać sobie aplikację i już w swoim urządzeniu mobilnym, czyli telefonie, będzie mógł zobaczyć animację, która jest poszerzeniem tego pejzażu Katowic, który będzie mógł odkrywać właśnie jakieś elementy z konkretnych tytułów gier. Koncert muzyki z gier komputerowych, podczas którego publiczność posłucha ścieżek dźwiękowych m.in. z Assassin's Creed, Diablo 2 i League of Legends, odbędzie się 17 lutego. Bilety są nadal dostępne.